Na wczorajszej konferencji władze miasta poinformowały o uruchomieniu procesu tworzenia strategii rozwoju miasta do 2040 roku. Po raz pierwszy w tworzeniu tego podstawowego dokumentu pomogą mieszkańcy. Postanowiliśmy zapytać, jak oni widzą Gliwice za 20 lat. No nie wiem, niech się rozwijają, niech będzie dobrze. Chciałaby pani więcej zieleni, czy nowoczesne? Nie, a to co teraz z drzewami robią, to jest troszeczkę nie fair. Raczej więcej natury, więcej zieleni, więcej parków, nie wiem, placy zabaw dla dzieci, o takie rzeczy. Trudno mi sobie wyobrazić, ale na pewno zmodernizowane i upiększone, nie? A wolałby pan więcej zieleni, nowe drogi czy nowe budynki? No, znaczy zieleni to by się przydało, nie? Także. Czyli taka wizja więcej zieleni oczekiwałby pan tak? No i oczekiwanie na mieszkania dla młodych. To zależy gdzie, bo mnie to się na przykład nie podobają te stare ruiny. Te stare budynki to mi się w ogóle nie podobają. Znaczy takie bardziej nowoczesne miasto. No chciałabym, żeby były piękne, żeby się rozwijały, żeby było dużo zieleni, żeby się w mieście coś wiele działo, kulturalnych imprez. Według mojej wizji to komunikacja już się poprawiła. Dużo te remonty robią tutaj, wiadukty widzę, poprawiają, także tu miasto dba na bieżąco o wszystkie udogodnienia dla ludzi, komunikację, także jest dobrze, powiem krótko.